Sofa Monza to minimalistyczna, rozkładana propozycja do nowoczesnego salonu. Dziś przedstawię Wam ją bliżej, pokażę jak się rozkłada i przetestuję. Emilia Łanoszka, zapraszam na film. Sofa Monza to sofa o dość prostym designie. Za sprawą prostokątnych podłokietników i poduch sprawia wrażenie kanciastej, co podbija jej minimalistyczny look. Na krawędziach zastosowano prostą kedrę. Producent zadbał też o porządne wykończenie innych elementów, tyłu mebla czy metalowych nóżek. W siedzisku producent zastosował sprężyny faliste i piankę, a w oparciu samą piankę. Mimo to sofa nie jest sprężysta, należy raczej do tych twardszych. Warto zauważyć, że oparcie jest pochylone, a siedzisko pogłębione, co poprawia komfort użytkowania. Sofa świetnie podtrzymuje plecy i wymusza prostą pozycję. Podwyższone podłokietniki stanowią komfortowe podparcie. W sofie zastosowano funkcję spania typu DL. Aby rozłożyć sofę, na początku musimy ściągnąć poduchy oparciowe. Następnie wysunąć siedzisko i opuścić oparcie. Otrzymujemy równą powierzchnię spania. Po rozłożeniu na powierzchni widzimy trzy łączenia. W przypadku tej sofy nie powinny one wpływać na komfort spania. Dodatkowo, po rozłożeniu zobaczyć możemy, że część siedziska jest szersza niż część oparcia. Jeśli sofa znajduje się pod ścianą, możemy w tym miejscu dołożyć poduszki oparciowe, zwiększając tym samym powierzchnię do spania. W sofie znajdziemy również pojemnik na pościel. Sofa Monza jest dostępna w wielu różnych kolorach i rodzajach tkanin, więc z łatwością dopasujecie ją do aranżacji swojego wnętrza. Ja dziś prezentuję Wam sofę w tkaninie Debora 10, która jest naprawdę miła w dotyku. Czy nasz film pomógł Wam w podjęciu decyzji o zakupie sofy Monza? Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. A jeśli szukacie innej rozkładanej sofy, obejrzyjcie nasze filmy o sofie Nova i Fjord. Do zobaczenia!